2 stycznia w poniedziałek w księdze Jeremiasza 31:20 czytamy: Czy w Efraim jest mi tak drogim synem lub dziedzicem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlaczego moje wnętrze wzrusza się nad nim? Zaiste muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. A w liście do Efezjan 2:4-5 czytamy: Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. W śpiewniku ewangelickim w jednej z pieśni czytamy: Objawił nam swe cele, cudowne prawa, sądy swe. Miłości dał tak wiele, litością nas otoczyć chce. Nie gniewa się na wieki, nie karze naszych win, lecz w łasce swojej wielkiej przebacza Boży Syn. Dobrocią wszystkich darzy, co Pana boją się, zwycięża grzechy nasze i w dal odrzuca je. Moi kochani, jesteśmy, ty i ja, jesteś cenny w Bożych oczach. Jesteś kimś ważnym, kimś, o kogo Bóg się troszczy, kimś, kogo Bóg ma w swoim sercu, kimś, nad kim Bóg chce się zlitować, bo Bóg ciebie kocha. Bóg kocha mnie. Bóg jest bogaty w przebaczenie dla każdego z nas, bo jesteś cenny, jesteś ważny, bo jesteś Jego dzieckiem. I tak jak rodzic wzrusza się niesamowicie, kiedy dzieje się coś wspaniałego. Wzrusza się, kiedy przychodzi do niego dziecko, czy z radością, czy z płaczem. Kiedy przychodzi się przytulić. Tak o wiele bardziej wzrusza się i przytula nasz Ojciec w niebie. I to jest, moi drodzy, niesamowite. Bóg się o nas troszczy. Pokazuje nam cele, pokazuje nam, co jest dla Niego ważne. Pokazuje nam, jak bardzo nas kocha. Dlatego tak ważne jest dla nas, abyśmy pamiętali, ty i ja, jesteś cenny w Bożych oczach. Jesteś kimś, o kim Bóg myśli. Kimś, nad kim Bóg chce się zlitować. Kimś, kto jest umiłowanym synem, umiłowaną córką. Pamiętajmy o tym przez cały ten rok, który właśnie się rozpoczyna. Bo Bóg cię tak bardzo kocha, że zesłał na świat swojego Syna, abyś ty i ja przebaczyli miłosierdzia i Jego łaski. Dostajemy to każdego dnia. Niech ta myśl towarzyszy nam każdego dnia. Zostańcie z Bogiem.